Zacznijmy na przykład od takiej informacji. Dariusz Barski znalazł się wczoraj, czy zjawił się wczoraj przed siedzibą prokuratury krajowej w Warszawie przy ulicy Postępu, ale nie został wpuszczony do środka. Według niego to on dalej pełni funkcję prokuratora krajowego i w związku z tym powinno mu się umożliwić wykonywanie obowiązków. Kancelaria prezydenta oczywiście niezawodnie włączyła się w sprawę i poinformowała, że dziś o godzinie 10 Barskiego przyjmie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. W komunikacie prezydenckiej kancelarii Barski został nazwany prokuratorem krajowym. W piątek, przypomnę Państwu, Izba Karna Sądu Najwyższego orzekła, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 roku miało wiążącą podstawę prawną i było prawnie skuteczne. Uchwałę podjęli, to też warto podkreślić, sędziowie wyłonieni z udziałem neo-KRS-u w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Gdański Sąd Rejonowy. I informacja numer dwa. Bardzo istotna. Andrzej Dera, kojarzą Państwo na pewno to nazwisko, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, od lat już współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, minister w jego kancelarii, mówi słowa następujące. Podkreśla, że państwo nie działa tak, jak powinno działać, a odpowiedzialni są za to premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Podważane są wyroki, cytuję teraz ministra Derę, podważane są statusy sędziów, w tej chwili będą podważane wszystkie statusy prokuratorów. Możemy powiedzieć w skrócie, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przestał działać. Dodał, że obecnie nie ma w naszym kraju praworządności. Myślę, że w najbliższych godzinach czy dniach pan prezydent podejmie działania w celu uratowania elementarnego porządku naszego kraju. Pierwsza rzecz to jest wezwanie do przestrzegania konstytucji i fundamentów funkcjonowania naszego państwa. I teraz uwaga. A jeżeli te działania będą potęgowane, będzie to groziło rozchwianiem naszego państwa, to są inne możliwości demokratyczne, które doprowadzą do tego, że ta władza zostanie odsunięta. Tak mówi Andrzej Dera. Podkreślam, według niego obecną władzę można odsunąć w sposób demokratyczny. I nie mówi o kolejnych wyborach w roku 2027. Więc nad tym też się na pewno dzisiaj pochylimy. I na koniec informacja, że już jutro po południu może zapaść decyzja o uchyleniu immunitetu Marcina Romanowskiego. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy debatę w tej sprawie zaplanowało na 15:30. Potwierdziła to prokuratura krajowa. Niezwłocznie po niej posłowie przeprowadzą, czyli po debacie, przeprowadzą głosowanie nad stawianymi Romanowskiemu 11 zarzutami. Przypomnę, że prokuratorzy zarzucają mu ustawianie konkursów i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty wobec byłego wiceministra sprawiedliwości obejmują ponad 112 milionów złotych. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Zapraszam. I powtórzę niedowiarkom. Prezydent Andrzej Duda dzisiaj w Pałacu Prezydenckim przyjmie Dariusza Barskiego. O tym poinformowała wczoraj wieczorem Kancelaria Prezydenta. W piątek Izba Karna Sądu Najwyższego w składzie tzw. neosędziów stwierdziła, że powołanie Barskiego było słuszne prawnie. Prezes Izby Zbigniew Kapiński w uzasadnieniu tej uchwały ocenił, że przy odsunięciu Dariusza Barskiego ze stanowiska szefa prokuratury krajowej doszło do instrumentalnego wykorzystania prawa. Wczoraj Barski, tak jak już Państwu mówiłam, zjawił się przed siedzibą prokuratury krajowej z oczekiwaniem, że będzie mógł podjąć obowiązki służbowe zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Jestem prokuratorem krajowym i działam zgodnie z prawem, mówił Dariusz Barski. Wykonuję obowiązek, dodał. Jeżeli nie zostanę wpuszczony, no trudno, nie będę forsował bramy głową, nie będę stosował środków siłowych, tak powiedział dziennikarzom przed próbą wejścia do budynku, która zakończyła się niepowodzeniem. Mimo tego, że okazałem legitymację, z której wynika, że jestem prokuraturem prokuratury krajowej, dla pani, która odebrała ode mnie tę legitymację, funkcjonariuszki służby więziennej, nie było to wystarczające, opowiadał Barski po nieudanej próbie wejścia. Ja jeszcze tylko dodam, będą zresztą państwo mieli okazję wysłuchać polityków suwerennej Polski na wczorajszej konferencji prasowej przed Komendą Główną Policji. Co ciekawe, panowie, w tym Jacek Ozdoba, stwierdzili rzecz następującą. Uzurpatorzy, którzy okupują budynek prokuratury zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, powinni natychmiastowo opuścić ten budynek i udostępnić zgodnemu z prawem prokuratorowi krajowemu, czyli prokuratorowi Barskiemu. Dzisiaj przedkładamy pismo do komendanta głównego policji z informacjami, z uzasadnieniem, dlaczego powinna być egzekwowana uchwała Sądu Najwyższego. Także suwerenna Polska w sprawę prokuratury krajowej angażuje już policję, drodzy państwo.
A skoro jesteśmy przy temacie komendanta głównego, no to jeszcze może warto wspomnieć, że wczoraj zarzuty usłyszał były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Chodzi oczywiście o wybuch granatnika. Dwa zarzuty konkretnie usłyszał w śledztwie dotyczącym tej eksplozji w jego gabinecie. Pierwszy dotyczy posiadania bez koncesji broni przenośnej w postaci granatnika. Drugi zarzut dotyczy nieumyślnego sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów. Przypomnę, do wybuchu granatnika doszło niemal 2 lata temu, w grudniu 2022 roku, w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie. Uszkodzone zostały pomieszczenia na 3 kondygnacjach. Rzecznik prokuratury stwierdził, że Jarosław Szymczyk powiedział, że nie rozumie zarzutów i odmówił ustosunkowania się do nich. Były komendant główny, jak kontynuował prokurator Skiba, stwierdził, że aby zeznawać w tej sprawie potrzebuje aktualnej zgody od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Generał Szymczyk otrzyma zgodę na przesłuchanie w sprawie eksplozji granatnika. Tak poinformował wieczorem na antenie TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. A wracając do kwestii rozliczeń, były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych chce listu żelaznego. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie ma zająć się wnioskiem o wydanie takiego właśnie dla Michała K., podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji. Wniosek o jego wydanie oczywiście zgodnie z procedurami złożył obrońca. List żelazny, przypomnę tylko króciutko, to jest taki specjalny dokument, no przyrzekający, tak to można nazwać w cudzysłowie, oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej, w zamian za co oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z tak zwanej wolnej stopy. Posiedzenie w sprawie wniosku o list żelazny odbędzie się dziś o godzinie 12:30. Dodam tylko, drodzy Państwo, jeżeli ktoś tutaj już zgubił się w całej tej historii, że Sąd Rejonowy Katowice Wschód na wniosek prokuratora zgodził się na aresztowanie Michała K., co pozwoliło na wszczęcie poszukiwań listem gończym i wydanie europejskiego nakazu aresztowania. 2 września został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję, bo on sam dobrowolnie poddać jej się nie chciał. 10 września Sąd Magistracki Londyńskiej Gminy Westminster nie zgodził się na zwolnienie za kaucją Michała K., będzie mógł ponownie ubiegać się jeszcze o takie zwolnienie. Decyzja ma zapaść 8 października. Także tak wygląda sytuacja. A teraz przechodzimy od afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do afery wizowej. Komisja śledcza do spraw tejże właśnie wczoraj przesłuchała byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego. Przypomnę, że on kierował CBA w latach 2020-2023. Odparł wczoraj, odpowiadając na pytania posłów, że o aferze wizowej rozmawiał między innymi z ówczesnym szefem MSWiA, koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim i rozmawiał też, bo dostał pytanie kontrolne od Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj było także przesłuchanie prokuratury krajowej Beaty Wojdak, no i paru innych świadków, którzy no, przez wszystkie przypadki niemal także odmieniali nazwisko Edgara K., który miał wykorzystywać w sprawach wizowych znajomości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I teraz jeszcze, drodzy Państwo, przypomnę dość szokującą wypowiedź Andrzeja Dery, ministra prezydenckiego, który wczoraj stwierdził, że oczywiście w Polsce nie ma praworządności, że łamana jest prawo, konstytucja, że prezydent jako strażnik konstytucji będzie próbował coś w tej sprawie zrobić, że za paraliż w tej chwili odpowiedzialny jest premier Tusk i minister Bodnar, ale nie to jest najważniejsze, bo tym właściwie Pantera chyba nikogo nie zaskoczył, ale powiedział rzecz następującą. Myślę, że w najbliższych godzinach czy dniach prezydent podejmie działania w celu uratowania elementarnego porządku naszego kraju. Pierwsza rzecz to jest wezwanie do przestrzegania konstytucji i fundamentów funkcjonowania naszego państwa. I teraz uwaga, a jeżeli te działania będą potęgowane, będzie to groziło rozchwianiem naszego państwa, to są inne możliwości demokratyczne, które doprowadzą do tego, że ta władza zostanie
odsunięta. Muszą Państwo przyznać, że dość interesujące podejście prezydenckiego ministra i na pewno będziemy się nad nim pochylać. A propos innego ministra prezydenckiego, Mieszko Pawlak wczoraj tłumaczył się z udziału prezydenta w urodzinowym przyjęciu Milosza Zemana. Przyjęcie urodzinowe byłego prezydenta Czech, w którym brał udział prezydent Duda, miało charakter prywatny, a grono gości było szerokie i różnorodne. Tak podkreślił szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Mieszko Pawlak. No tylko pan Mieszko Pawlak zapomniał wspomnieć, że na to prywatne przyjęcie i prywatny charakter wizyty prezydenta, pan prezydent udał się rządowym samolotem. Także coś tutaj się, drodzy Państwo, nie zgadza. Politycy z Czech, ja jeszcze przypomnę Państwu, zagranicy wzięli udział w sobotę w przyjęciu urodzinowym kończącego 80 lat byłego czeskiego prezydenta Milosza Zemana. Przyjęcie wyprawione w hotelu położonym obok historycznego zamku nad Wełtawą. Wśród gości był prezydent Duda, ale był także między innymi Viktor Orban i inni politycy, którzy dość wprost sympatyzują z reżimem Władimira Putina. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że odradzał prezydentowi Dudzie udział w urodzinach Zemana. Ja bym radził inny dobór przyjaciół panu prezydentowi. No a raz jeszcze przypomnę, Pałac Prezydencki bez zmiany stanowiska twierdzi, że nie widzi niczego nadzwyczajnego ani zdrożnego w tym, że Andrzej Duda wziął udział w tym wydarzeniu. I na koniec mam dla Państwa najnowszy sondaż partyjny. Odczuwalny spadek PiSu i bardzo dobra informacja dla mojego gościa, który za chwilę pojawi się w studiu, czyli Krzysztofa Bosaka, bo według tegoż akurat badania Konfederacja idzie do góry. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby ponad 34% ankietowanych, PiS 29,5%, na trzecim miejscu Trzecia Droga, na którą głos oddałoby ponad 11% i do podium zbliża się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,5%. Proszę więc zwrócić uwagę, że ta różnica między Trzecią Drogą a Konfederacją jest mniejsza niż błąd statystyczny, więc trzeba to brać pod uwagę i to jest wzrost aż o ponad 2 punkty procentowe. Na ten temat, ale oczywiście nie tylko, już za chwilę z Krzysztofem Bosakiem zapraszam Państwa na to spotkanie. Nie ma dzisiaj wątpliwości. Prokuratorem krajowym pozostaje i jest Dariusz Barski. Polski porządek prawny jest oczywisty. Pan Korneluk, pan Bilewicz popełnili przestępstwo, a jeżeli czynności nie zostaną podjęte przez komendanta głównego policji, będziemy mieli do czynienia z popełnieniem przestępstwa przez komendanta głównego policji. To jest bezprecedensowa sytuacja, kiedy prokuratura stanowi filar bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. W imię politycznej rozgrywki próbowało się przejąć siłą były budynki prokuratury. I na koniec apel do wszystkich prokuratorów, którzy szanują prawo, a wiedzą, jaki jest stan faktyczny prawny w Polsce. Wszystkie czynności, wszystkie delegacje, wszystkie polecenia, które wypływają od pana Korneluka lub też prokuratora Bilewicza, są niezgodne z prawem. To historia już w tej chwili oceniła, a ugruntował polski porządek prawny Sąd Najwyższy, który jednoznacznie stwierdził, że Korneluk, Bilewicz niewłaściwie, niezgodnie z prawem próbowali przejmować stanowisko prokuratora krajowego, a prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski.